chcielibyśmy widzieć takie poruszenie, takie żniwo, taki plon w naszym kraju. Ale wciąż mamy problem z tym, żeby prosić o pomoc drugą łódź. Ludzi, którzy mają inne przekonania, czasem inne poglądy, mają inne sieci, inne sposoby, ale mają ten sam cel. Głosić Ewangelię i łowić ludzi. Wciąż mamy problem z tym, żeby stanąć w jedności. W Ewangelii Jana, 17 rozdziale, Jezus powiedział: dałem im chwałę, aby byli jedno. I myślę, że to jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy stanąć w jedności i uwielbić Boga. Potrzebujemy wywyższyć imię Jezus ponad nasze imiona, ponad nasze nazwy, nasze loga, nasze szyldy, nasze profile i doświadczyć prawdziwej jedności, prawdziwego uwielbienia w jedności, a wtedy będziemy gotowi na to, co Bóg przygotowuje dla tego kraju. Na ten połów, na to żniwo, na to przebudzenie, które już Bóg przygotowuje.